Korzystając nadal z metafory szaty, poeta opisuje sferę, gdzie istnieją archetypy archetypów, czyli najwcześniejsze pierwociny wiedzy, która będzie przybierać coraz konkretniejsze kształty w miarę schodzenia coraz niżej w stworzenie. Zobaczyłam znowu, że wszędzie na niej zaczątki gnozy się mieszały. I jeśli można tak powiedzieć, widziałam, jakby się przygotowywały. Wtedy usłyszałam dźwięk jej głosu mówiący: oto jesteś, to dla mnie przebudzili cię skarbnicy, by doprowadzić przed oblicze ojca mego. Gdy tylko twórcze słowo wypłynie z Boga, zaczynają się pierwsze ruchy, pierwsze zawirowania. Są to nasiona, z których pod wpływem dalszego zstępowania tworzy się iluzja światów uniwersalnego umysłu. Tam, gdzie jest jedność, tam nie ma ruchu ani żadnej wiedzy, bo wiedza implikuje separację wiedzącego od przedmiotu wiedzy, zaś ruch powoduje rozróżnienie pomiędzy tu a tam. Na podstawie tej informacji widzimy, że poeta opisuje region duchowy leżący na progu Królestwa Boga. Zaczątki gnozy się mieszały. Jest to uwaga pod wpływem obserwacji słowa schodzącego w kierunku stworzenia. Jednakże dla wstępującej duszy jej źródło jest już w zasięgu wzroku w postaci jasnej, wschodzącej nad horyzontem jutrzenki. Oto jesteś, mówi głos szaty. Jesteś oznacza, że oto dusza jest wreszcie sobą, esencją, pryncypium życia, prawdziwą jaźnią. Na tym etapie dusza nie tylko poznaje siebie jako czystą duszę, lecz zaczyna również zdawać sobie sprawę ze swojej identyczności, jedności z Bogiem. To dla mnie, mówi szata, przebudzili cię skarbnicy i przywiedli do domu. Tylko ze względu na esencję, esencja jest gromadzona. Bóg wzywa do powrotu dusze, które są Nim samym, czyli są z Jego esencji, treści, są kroplami z Jego oceanu, z którym mają się na powrót zjednoczyć. W istocie Bóg rozgrywa grę miłości sam ze sobą, bo On jest w duszach, a dusze są w Nim. Dusze zostały wysłane do świata przez Niego i teraz są przywoływane z powrotem, aby otrzymać niezmierzone bogactwo duchowe, aby otrzymać Go i zjednoczyć się z Nim. On zawsze był i jest i będzie w nich wszystkich zawsze. Nawet na najkrótszy moment Bóg nie opuszcza sceny. A zatem królewska szata jest równocześnie duszą, prawdziwą jaźnią i słowem. Dwa w końcu jednym się stały. Dusza praktycznie doznaje jedności z mistrzem, ze słowem. Gdy wynosi się ponad terytorium Majszanu, gdzie dostąpiła urzeczywistnienia siebie, coraz lepiej, szerzej i intensywniej uświadamia sobie i czuje tę jedność. Tęsknota za połączeniem się ze źródłem, przebudzona kiedyś w Egipcie, nabiera coraz większej mocy w miarę zbliżania się do Boga. I zauważyłam po sobie, że postawa ma rośnie w miarę jego starań. Komentator pisze, że w tym miejscu występują niejasności w tłumaczeniu. Według jego interpretacji chodzi tu o to, że słowo jest dającym, aktywnym i witalnym pryncypium wszystkich rzeczy. To słowo jest czynnikiem kierującym ewolucją i duchowym wzrostem duszy. W poemacie słowo identyfikowane jest ze skarbnikiem, a postawa duszy rośnie w miarę jego starań. Dusza w zasadzie nie może przypisywać sobie postępu duchowego, bo to mistrz, wcielone słowo, jest aranżerem i wykonawcą wszystkiego, zaś dusza może jedynie być dobrowolną marionetką w jego rękach. W następnej sekwencji autor poematu mówi o ponownym połączeniu. I królewskimi ruchami swymi szata do mnie płynęła, a ręce dających przynaglały, ażebym ją brała. A miłość nalegała, bym biegła i przyjęła, więc spięłam się w sobie i wzięłam. Pięknem jej barw ustroiłam siebie i w mą królewską szatę o piękności najwyższej, niezrównanej, wchłonęłam się cała. Tak więc dusza przynaglona siłą miłości i tęsknoty rusza naprzód i gorliwie otwiera się na przyjęcie szaty. Poprzednio dusza widziała siebie, swój wizerunek w szacie, zdawała sobie sprawę, że dwa są w istocie jednym, ale całkowite stopienie nie zdążyło się jeszcze dokonać. Teraz dusza bierze szatę i przyodziewa się w nią dokładnie, wchłania się w nią cała.
Z mistycznego punktu widzenia oznacza to, że dusza włącza się w słowo, wchłania się, stapia, gdy wstępuje do domu Boga. Ubrałam się i wstąpiłam w bramę powitania i hołdu. Skłoniłam głowę mą i hołd oddałam majestatowi Ojca mego, który mi ją przysłał. Dusza dociera do bramy i wstępuje do Królestwa Boga, skłaniając się w mieszaninie zachwytu, bojaźni, szacunku, czci i miłości. To tu dusza odkrywa, że mistrz, słowo, Bóg i ona sama są jednym i tym samym, bo tu dopiero następuje prawdziwe stopienie, bo dopiero tutaj jest jej prawdziwy dom. To tu dusza bezpośrednio doświadcza tego, co poprzednio rozumiała jedynie intuicyjnie, to znaczy, że mistrz jest jednym z Ojcem i ze Słowem, że trzy są w jednym, jeden jest w trzech. To tu naprawdę doświadcza się i rozumie prawdziwą naturę Trójcy. Bo wykonałam Jego rozkazy, a On wykonał, co obiecał. Do zjednoczenia dochodzi, ponieważ dusza bezwarunkowo wypełniała polecenia mistycznego listu, postępowała za prowadzącym ją wcielonym Słowem. Ze swej strony Ojciec również spełnia obietnicę i gdy wraca ona z Egiptu z perłą, otrzymuje swoją szatę boskiej miłości z powrotem. A mimo to oczywiste jest, że dusza jedynie wykonała Jego rozkazy, ponieważ tak chciał mistrz, taka była wola Boga. Bez mistrza i twórczego słowa dusza nadal spałaby mocno w Egipcie. Jak widzimy z tego fragmentu oraz kilku innych wzmianek wcześniej, mamy tu odpowiedź na często zadawane pytanie, po co Ojciec wysłał swoje dzieci do szkoły tego świata. Jeżeli dusza była od początku z Bogiem, czyli jak to sformułowano w poemacie, dzieliła z Nim Jego pałac w najwyższych regionach i przebrana była we wspaniałą szatę swojej prawdziwej jaźni, po co została strącona w światy umysłu, iluzji i materii aż do samego dołu stworzenia? Odpowiedź jest w analizowanym poemacie. Autor przyrównał duszę do dziecka, które nic nie wie o życiu, bo jego egzystencja jest beztroska i bezproblemowa, ale i jego świadomość jest niedorozwinięta lub może nierozwinięta z licznych zawojów i zasłon, jak to trafnie ujął Mirdad. Dopiero wielokrotne przejście przez koło transmigracji pozwala jej na dojrzewanie, osiąganie dorosłości poprzez osobiste doświadczanie świata we wszystkich możliwych formach materialnych, we wszystkich możliwych sytuacjach życiowych. To doświadczanie świata odbywa się na niezliczonej ilości poziomów. Mrówka inaczej widzi świat i doświadcza go niż wielkie drzewo, żaba, ryba, ptak, zwierzę i człowiek. Gdyby dusza nie wcieliła się wiele razy jako stworzenie podwodne, nigdy nie dowiedziałaby się, jakie jest życie pod wodą, jakie nim rządzą prawa i jakie panują warunki. Gdyby nie była ptakiem, nigdy nie doznałaby przyjemności podniebnych lotów, ale też nie wiedziałaby, jak zbudować gniazdo o architekturze właściwej dla danego gatunku, jak szukać pożywienia i jak wychowywać młode. Gdyby nigdy nie była drapieżnikiem, nie doznałaby okresów głodu, zimna, gorąca, nie nauczyłaby się polować, stosując stadną strategię pogoni za zdobyczą. W końcu, gdyby nie była człowiekiem, nie narobiłaby sobie wielkich ilości karmy różnego rodzaju i nie przeżyłaby wszystkich sytuacji, które wiążą się z jej konsekwencjami. Nie miałaby pragnień i spełnień. Marzeń i snów, obsesji, manii i przywiązań, nie przechodziłaby chorób, nie robiła kariery i nie bankrutowała. Nie znałaby, co to znaczy być w więzieniu i w klasztorze i nie wiedziałaby, jaka jest różnica. Życie bez doświadczeń i przeżyć jest nie tylko nudne i nieciekawe, ale przede wszystkim niczego nie uczy. Gdybyśmy dostawali takie inkarnacje, byłaby to zaiste strata cennego czasu. Dlatego dusza, wcielając się ciągle i ciągle od nowa, przeżywając niezliczone wydarzenia, podlegając przeróżnym zbiegom karmicznych okoliczności, wzbogaca swój zakres doświadczeń oraz poszerza horyzonty i rozwija świadomość. Inaczej mówiąc, coraz bardziej dorośleje. Jest to życie w Egipcie, korzystając z metafory poematu, czyli w najniższej strefie stworzenia, gdzie dusza dochodzi do takiego stanu upodlenia, jaki opisano w opowieści o synu marnotrawnym.
Dusza, ten szlachetny kruszec, brudzi się do tego stopnia, że jest jak ruda metalu, zanieczyszczona i niemal bezwartościowa. Gdy jednak zostanie naznaczona do powrotu i przebudzona, zaczyna się proces oczyszczania, który przypomina odzyskiwanie szlachetnego metalu. Ruda jest rozgrzewana i topiona, wyciągana i kuta, oziębiana i rozgrzewana ponownie, formowana, szlifowana i polerowana. Dopiero wtedy odzyskuje swój blask i swoją prawdziwą wartość. Poeta mówi dalej. U bramy jego książąt zmieszałam się z jego szlachtą, bo on cieszył się mną i witał, i byłam wraz z nim w jego królestwie, a w głos wszystkich jego sług włączona chwaliłam go. W ten sposób dusza osiąga królestwo Boga, mieszając się z innymi duszami tam zamieszkującymi, żyjącymi w stanie odurzającej czci i miłości do Boga, w pełni szczęścia i rozkoszy, gloryfikujący go głosem, niekończącą się boską muzyką słowa. W ten sposób kropla powraca i łączy się z oceanem. Lecz nawet i to nie oznacza końca, ponieważ do doświadczenia istnieją jeszcze wyższe fazy boskości. Mistrzowie mówią, że boskość jest absolutna i wieczna, poza wszelką zmiennością i rozkładem. Mówią oni, że jest on jednym, a mimo to posiada cztery aspekty. Pierwszym jest prawdziwy Ojciec, majestat Ojca mego. Drugi nosi nazwę niepoznawalne światło. Trzeci niewysłowione światło. I czwarty bezforemne światło. Nie jest łatwo pojąć za pomocą naszego ludzkiego intelektu, jak niewypowiedzialna jedność może posiadać fazy lub aspekty. Mimo to jednak coś w tym rodzaju zostało opisane w poemacie i podobne opisy znajdujemy w mistycznych pismach owego okresu i w innych czasach. A obiecał on, że także do bramy Króla Królów pośpieszę wraz z nim i niosąc dar mój i moją perłę pokażę się z nim naszemu królowi. Mistrz, który okazuje się teraz prawdziwym ojcem duszy, sam pośpiesza ją, aby dostąpiła końcowego spełnienia, komunii, zjednoczenia, by dostąpiła spotkania z bezimiennym i bezpostaciowym Bogiem, najwyższym oceanem czystego istnienia, nieskończonym, który jest sercem wszystkiego. Nie istnieją słowa, które mogłyby oddać piękno i glorię. Nic nie jest w stanie przekazać ideę. Jedynym, co można powiedzieć, jest, że w tym źródle całej świętości miłość odgrywa najwyższą rolę. Wszystko tam jest miłością. Jak przy tym, co tutaj powiedziano, wygląda tak zwane zbawienie, które obiecuje religia? Bardzo słabiutko niestety. Pomimo stosowania metafor, analogii i alegorii, treść poematu brzmi prawdziwie, bo opisuje prawdziwe misterium zbawienia, którym jest zjednoczenie się z Ojcem po przebyciu twardej edukacji w szkole tego świata. Mętne informacje o zbawieniu ubrane w pompatyczny kościelny żargon, będący stekiem pustych słów, co krok mówiących o niezbadanych wyrokach bożych i tajemnicach liturgicznej komunii, to totalna fikcja zmyślona przez świętych teologów. Czyż nie dziwi nas, że poemat został stworzony w czasach, gdy chrześcijaństwo już istniało i został umieszczony w chrześcijańskim piśmie, jakim są Dzieje Tomasza? Świadczy to o tym, że poza głównym ortodoksyjnym nurtem chrześcijaństwa, które zanim się jeszcze całkiem rozwinęło, zdążyło już wpaść w otchłań najciemniejszego ciemnogrodu i ignorancji, istniał kierunek mistyczny, którego przedstawicielami byli ludzie dogłębnie rozumiejący prawdę o Bogu, duszy i stworzeniu, ponieważ znali ją z własnego doświadczenia. Ktoś, kto opisuje drogę duszy tam i z powrotem do samego końca, do prawdziwej unii z Bogiem, musiał sam tę drogę przejść, zanim napisał ten poemat. Jednakże, jak wiemy, nie był on wyjątkiem w tamtych i innych czasach, bo takich pism opisujących to samo jest więcej. Dopiero gdy zaczniemy badać pisma stworzone w innych epokach, na innych kontynentach i w innych krajach przez ludzi różnych ras, urodzonych i wychowanych w różnych religiach i kulturach, okazuje się, że godowa szata ukazuje dokładnie to, o czym pisano, a wcześniej podawano z ust do ust przez nieskończone milenia.
Gnostycy, czyli mistycy antyku południowej Europy, północnej Afryki i Bliskiego Wschodu, powtarzają to samo, co znamy z pism sprzed czasów Jezusa i z czasów po nim. Przebogate piśmiennictwo Indii i Chin oraz ustne przekazy wszystkich plemion na wszystkich kontynentach, Indian obu Ameryk, afrykańskich Murzynów, australijskich Aborygenów, plemion celtyckich, sarmackich, słowiańskich i nordyckich, wspaniałe mistyczne bogactwo bajek, legend i mitów tych plemion dowodzi, że jest tylko jedna prawda o Bogu i drodze do Niego. Jak to się zatem dzieje, że jakaś religia chce mieć monopol na Boga, że uzurpuje sobie prawo bycia jedynym kompetentnym interpretatorem i nauczycielem? Ba, że wolno jej sprzedawać go na straganach zwanych kościołami? Dlaczego autorytet poematu musiał uciekać się do misternego woalowania prawdy mistycznej? Nie wydaje mi się, żeby chciał ukryć odwieczną gnozę przed niepiśmiennym i kompletnie niezainteresowanym duchowymi sprawami ludem, lecz dlatego, że właśnie w jego czasach rozpoczęło się zaciekłe polowanie na heretyków, których prześladowano i palono ich pisma. Niszczono wszelkie ślady nauk, które jakże niepodobne były do powstającej religii. Jeżeli zatem tak zajadle niszczono i, powiedzmy sobie szczerze, nadal niszczy się prawdę, oznacza to, że religia propaguje kłamstwo. Aldous Huxley porównał mistycyzm do rośliny bylinowej, wieloletniej, a nawet wiecznej. Jest to bardzo trafne porównanie, bo gdy się patrzy okiem laika, spoglądającego z perspektywy jakiegoś jednego narodu, gnoza może faktycznie przepaść lub ukryć się na wiele lat i stuleci. Jednak gdy spojrzymy na świat jako całość, gnoza nigdy nie ginie, bo w każdym pokoleniu jest ktoś, kto ją przynosi światu w tej samej, niezmienionej postaci. Laik tego nie widzi, bo nowe wcielenie słowa nigdy nie robi wokół siebie rozgłosu, a grono przypisanych mu naznaczonych do powrotu dusz jest zazwyczaj niewielkie. Słowo przybiera nowe ciało gdzieś w innym miejscu, rodzi się w innej kulturze, należy do innej rasy. Laik nie zauważy gnozy i mistyka, który ją głosi, nawet i wtedy, gdy ten mistyk żyje w tym samym kraju, miejscowości lub jest jego sąsiadem. Dopiero gdy dostanie list ze wschodu, zew, który go przebudzi i przyciągnie, otwiera szeroko oczy i dziwi się, że tak długo był ślepy.